Panie, proszę na chwilkę. Ojcze, modlimy się, dziękujemy Tobie w imieniu Jezusa, że Twoje Słowo jest dla nas jasne i klarowne, że ono wytwarza w nas przestrzeń, gdzie Duch Święty może działać, mówić do nas, jesteśmy otwarci na Twoje Słowo. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, dziękujemy Tobie, że Twój Święty Duch w tej chwili mówi do nas w sposób bezpośredni. Usuwamy wszelką barierę z naszego umysłu i emocji. Ustanawiamy w imieniu Jezusa, że wydamy stukrotny prąd tego Słowa. Amen. Amen. Przyjaciele, więc mamy Ewangelię Jana. Piąty rozdział od 19 wersetu. Zobaczymy, ile tam czasu starczy. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Zaczynają się głębokie wywody Jezusa. Bardzo głębokie. Zaczyna od tego momentu opowiadać o tym, czym jest zjednoczenie. Wszystkie te elementy, o których już czytamy tutaj, są proroczymi elementami mówiącymi o tym, co będzie się działo, kiedy On umrze i wstanie z martwych. To nie są tylko słowa na ten czas, to są słowa określające przyszłość każdego człowieka, który zjednoczy się z Bogiem. Kiedy mówi Jezus po dwa razy za prawdę, oznacza, że jest to bardzo, bardzo ważne. I mówi, nie może Syn sam od siebie nic czynić. Wielu ludzi patrzy na to z tej perspektywy i mówi tak, nie mogę nic bez Boga zrobić. Ale to jest błędny tok myślenia, bo ten werset o tym nie mówi. On nie mówi takiej rzeczy. On określa jasno, jak wygląda w duchowej rzeczywistości zjawisko zjednoczenia. To jest bardzo ważne, bo w ogóle formuła zjednoczenia jest jedną z najbardziej opresjonowanych form w Królestwie Bożym. Kiedy mówi się o tym, że jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, to religia zaczyna się wściekać. Możesz powiedzieć wszystko, że jesteś od Boga zależny, że jesteś w ogóle u Jego stóp, że to Twój wielki nauczyciel, mentor, ale powiedz, że jesteś jak Bóg, to Cię będą chcieli zarżnąć. Taką rzecz mi powiedz. Powtórz po Jezusie. Jestem Bogiem, bo doszło do mnie Słowo Boże. Powiedz mi to. Kamienie ruszą w ruch. Formuła zjednoczenia jest strasznie bolesna. A formuła zjednoczenia, tak, to cel Boży. Bóg nie zbawił nas po to, posłuchajcie, żebyśmy poszli do nieba. Bóg nas zbawił po to, żebyśmy byli z Nim jedno. On nie po to nas zbawił. On nas zbawił po to, byśmy byli z Nim jedno. To go interesuje. O taki był zamysł, kiedy On tworzył człowieka. Aby człowiek był z Nim jedno. Aby człowiek wykonywał Jego wolę. Ale nie na zasadach sługi, a na zasadach zjednoczenia. To jest wielka różnica, przyjaciele. Nie może Syn sam od siebie nic czynić, ale tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. On tutaj rzuca Żydom bardzo poważną rzecz. On mówi, możliwe jest, aby widzieć, co czyni Bóg. Wiecie w ogóle, że te... Dla nas dzisiaj, z perspektywy ludzi odrodzonych z Bożego Ducha, to jest takie proste. Wow, my mamy, jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, słyszymy Ducha Świętego, mamy głęboką relację z Nim, Duch Święty z nami rozmawia. Ale dla nich, wiecie co to było dla nich? To był policzek. Jak to? Kim jesteś, że uważasz, że Ty widzisz dzieło Jahwe? Kim jesteś? Ale On wcześniej mówi, kim jestem. Synem. On w ogóle pokazuje im, że jedynie Syn
widzi działania Ojca. Ten werset jest bardzo głęboki. Wiecie, że kiedy zachodzi dopiero realnie w życiu chrześcijanina głęboki obraz serca Boga? Kiedy ma świadomość, że Bóg to jego ojciec, a on to jego syn. W ogóle. Dopiero wtedy. Bo tylko syn widzi serce Ojca. Tylko syn. Nikt inny nie widzi. Najemnik nie widzi, sługa nie widzi, wyrobnik nie widzi. Nie rozumie, nie trybi. Tylko syn widzi serce Ojca. Tylko syn rozumie kroki Ojca. Tylko syn. Tylko syn. Dla Syna prawdy Boże. Wiecie, coś wam powiem. Wszyscy ludzie w Kościele, na całej ziemi, którzy mają problem z prawdami Bożymi, nie patrzą z perspektywy Syna. Żaden syn nie ma problemu ze Słowem Ojca. Żaden syn. Czyli człowiek mentalności syna. Ja nie mówię, bo synami, córkami jesteśmy w momencie przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, ale mentalność dalej może być w kiblu. Rozumiesz? Dalej możesz mieć w kiblu swoją mentalność. Dalej możesz myśleć o sobie jako wyrobniku, jako o zasługującym, jako o człowieku, który jest poniżej standardu syna. Poniżej. Ale jedynie syn widzi, co czyni ojciec. Często mnie ludzie pytają, skąd wiesz, że dobrze idziesz? Ja mówię, bo widzę, co czyni ojciec. Jak to? Ja mówię, tak to. To jestem synem, 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 synem. Skąd wiesz, że się nie pomylisz? Ja mówię, z pierwszego listu Piotra. Napisane jest, że nigdy się nie potknę. Tak tam napisane, bo wierzyłem w to, jak głupi. Ale oni by chcieli, żeby być sługą. Oni by chcieli, żeby nie widzieć Ojca, nie rozumieć go. Oni by chcieli, żeby powielać standard. On bowiem, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Syn bez żadnego problemu okazuje posłuszeństwo. Każdy, kto nie okazuje posłuszeństwa, nie ma mentalności Syna. Każdy. Każdy człowiek, który nie okazuje posłuszeństwa Ojcu, nie ma mentalności Syna. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazał Mu wszystko. Co Mu ukazał? Co ten werset mówi? Że nie czeka się na objawienia. Czeka was Pan mi objawi. Ja mnie czytałeś Ewangelia Jana, tutaj który, 5 rozdział, 20 werset. Ojciec bowiem miłuje Syna, mówię, wierzę, że Cię Bóg kocha? Tak, wierzę. I ukazał Mu wszystko. Masz ukazane wszystko? Czy nie masz? Czy On jest kłamcą? Czy znowu Cię oszukał? Czy Jahwe to hochsztapler? No! Nie ma czegoś takiego jak czekanie na objawienia. Wiecie, kto mówi, czekam na objawienie? Lękliwy umysł. Lękliwy. Lękliwy. Mówi, czekam, aż Pan mi objawi. Czekam. Ja mówię, a ja nie czekam. A ja nie czekam. Ja wiem, że mam objawione. Pokazuję wam, co on tutaj mówi. I ukażę mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Nie ma miary objawienia. Nie ma takiej miary. Nie ma miary. Nie ma miary mądrości, nie ma miary rozumu. Rozumiecie? Nie ma takiej miary. Dokądś. Ludzie mówią, tyle mi wystarczy. Ja mówię, nie bluźnij. Ponieważ Ojciec chce ukazać Ci jeszcze większe dzieła. Jeszcze większe. Aby co? Aby się co? Dziwili. Jak ktoś Ci powie, że robisz kontrowersję, to powiedz zgodnie z tym wersetem. Bo tu jest napisane, że mam żyć tak, żeby się dziwili wszyscy. Mają być zadziwieni. Słowo dziwić się, tak? To jest słowo określające, że widzi się coś i jest to tak niezgodne z poglądem widzącego, tak? Że on się po prostu dziwi. To jest takie niezgodne.
Ja się na tym nie znam, ja tego nigdy nie widziałem. Albowiem jak ojciec wzbudza z martwych i ożywia, taki syn ożywia tych, których chce. Ważny werset, na tym wersecie powstało wiele zwiedzeń. Powstały zwiedzenia mówiące o tym, że na przykład takie zwiedzenie o predestynacji, jest takie ładne słowo, mówiące, że Bóg wybiera sobie kogoś do zbawienia. No i wielu teologów podpierało się tym wersetem, mówiąc, bo tu tak jest napisane. Ale tutaj, w tym słowie, albowiem, słuchajcie wyraźnie, albowiem jak ojciec wzbudza z martwych i ożywia, taki syn ożywia tych, których chce. Co to znaczy? Bóg objawia się poprzez chcenie, poprzez pragnienie. Rozumiecie? Bóg ożywia tych, których chce. To znaczy, że pragnienie jest motorem z każdej strony. To nie jest coś takiego, ten werset nie mówi nam, że on kogoś nie chce. Tylko on nam akcentuje chcenie jako motor, jako pewną siłę. Dlaczego? Dlaczego Bóg ożywia zmartwych? Bo chce. Nie bo musi. Rozumiecie? Nie bo mu przykro, nie bo mu żal. Tylko po co? Bo chce. Czyli ma takie pragnienie. Ten werset mówi, że Bóg ma pragnienie ożywiać zmartwych. Bo Bóg nienawidzi śmierci. I on pragnie rozwalać wszystko, co ze śmiercią ma cokolwiek wspólnego. Oto jego pragnienie. Oto obraz Boga, a nie predestynacja. Że wstał dzisiaj jakiś Bóg i mówi tak, ten do zbawienia, ten do piekła, ten do zbawienia, ten do piekła, łopata miotła, łopata miotła. Rozumiesz? Nie tak. Bo i ojciec nikogo nie sądzi. Przez to wersety rozwiązują jeden drugi. Bo i ojciec nikogo nie sądzi. Lecz wszelki sąd przekazał synowi. Czym jest sąd syna? Rozmawialiśmy o tym na poprzednich na innych spotkaniach naszych, że sąd syna polega na tym, że on tu przyszedł na ziemię, tak? I stał się odpowiedzią dla pytających ludzi. On tu przyszedł na ziemię jako ratunek, jako możliwość wyboru. Kto mnie wybierze, sądzony nie będzie. Kto mnie nie wybierze, już osądzony jest. Dlatego jest napisane, że dał sąd synowi. Nie polega to na tym, że Jezus sądzi nas z uwagi na uczynki, działania czy inne rzeczy. O tych rzeczach nie ma mowy w tych wersetach. Aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. Ja zawsze powtarzam, jedynym Bogiem, który jest dla ludzkości przeznaczony, to jest Jezus Chrystus. Nie wolno nam ani głosić innego Boga, ani, wiecie co, szukać innego Boga. Ja czasami w ogóle, kiedyś też tak mówiłem, jak jeszcze byłem religijnym człowiekiem, to mówiłem, teraz to tak mam, tak teraz Ojca szukam, Ojca. Teraz jestem na takim etapie, często ludzie tutaj mówią, wiesz, teraz ja jestem na takim etapie zgłębiania relacji z Ojcem, a ja mówię, a wcześniej na jakim etapie? Zgłębianie relacji z kim? No wiesz, wcześniej to chodziło, że tak jestem blisko z Jezusem, a teraz takie ojcostwo się we mnie rozpościera. To jest przez tych idiotów, kaznodziei, którzy piszą takie debilne książki o tym, jakie oni cudowności przeżywają w ogóle z Bogiem Ojcem. Rozumiecie? Ja osobiście uważam, że gdybym miał coś do powiedzenia w tym temacie, aczkolwiek po prostu nie mam, ale to jest takie moje osobiste, to każdy kaznodzieja powinien przejść badania psychologiczne. Każdy. Powinien normalnie sprawdzić mu swoje. I Jezus staje przed Filipem. Filip mówi, pokaż nam Ojca. A on mówi, Filip, tyle czasu ze mną jesteś. I jeszcze nie widziałeś Ojca. Ludzie myślą, że jest jakiś inny Bóg, którego zobaczymy. Niestety musimy być wszyscy poinformowani o tym bardzo jasno. Nigdy nie spotkamy w życiu innego Boga niż Jezusa. Amen. Nigdy. W wieczności i nigdzie.
Nigdzie. Bo Boga nikt nigdy nie widział. W ogóle? Ludzie w ogóle myślą, że w ogóle, że nie pójdziemy tam, nie wiem, gdzie siedział, nie wiem, co oni będą robić. Ojciec, Syn i Duch Święty, co oni będą robić? Siedzieć w trzech koronach, człowieku, na trzech tronach. Człowieku, albo wy trzech, proszę ciebie, wspólne nogi będą mieć, trzy korpusy inne, jedna korona w tym wszystkim. To są jakieś hybrydy, to się po LSD ogląda takie rzeczy. Bóg jest jeden! Bóg jest jeden! To na potrzeby teologii została dana informacja, że jest Trój jedyny. My tak nauczamy, to jest słuszne, bo On się objawił na trzy różne sposoby. Ale ja też się objawiłem na trzy różne sposoby. Jestem ojcem, jestem mężem i na przykład pastorem. Mógłbym liczyć dalej, kim ja jeszcze jestem. Ja na więcej sposobów się objawiłem niż Bóg. On na trzy, bo to wystarczyło dla zbawienia ludzkości. Ale realia są takie, że Bóg jest jeden, jeden. I jak jest poznawany? Przez Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa. To w Jezusie Chrystusie jest Ojciec i Święty Duch. To w Duchu Świętym jest Ojciec Jezus Chrystus. To w Ojcu jest Jezus Chrystus i Duch Święty. Kiedyś jakoś chrzciłem kogoś, i to było nagrane, i tam chrzciłem kogoś w imię Jezusa Chrystusa, kogoś innego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i do mnie kiedyś ktoś dzwoni i mówi, to w czyim imię Ty chrzcisz? Ja mówię, w imieniu Henka z poczty. Czy Ty w ogóle jesteś w ogóle normalny? O co Ty mnie pytasz? No to w imieniu Jezusa, a jest napisane, ja mówię, a mówię, a kto to jest Jezus? No kto to jest Jezus? A kto to jest Ojciec, Syn i Duch Święty? Ty w ogóle umiesz czytać? Ty masz jakieś rozróżnienie tutaj? Że to jest religia! 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 Pierwszy to nie ma poszedł nieochrzczony. Pan go z krzyża. Nikt go nie ochrzcił nic. A propos tych, którzy mówią, że chrzest im potrzebny jest odpowiedź. I chrzczą tam się i cieszą się, że tam grzech im nie wychodzi. Tak robił. Takie przeżywają doświadczenia. Zaprawdę. A. Aby wszyscy czcili Syna, jak czci, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał dalej. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę. Znowu ta podwójna formuła uwagi, tak? Powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy. Słucha słowa mego i wierzy. Często ludzie mówią, jak się mam narodzić na nowo? Ja mówię, posłuchaj słowa i uwierz. Tylko tyle? Ja mówię, tak. Ale ty miałeś takie doświadczenie. Ja mówię, ale ja też włosów nie mam. Kurczę, jesteśmy różni. Tak? O co ci chodzi? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy, to ma żywot wieczny. I co? I nie stanie przed sądem. Lecz przeszedł ze śmierci do życia. On pokazuje im tak błahą rzecz dla nich, że to jest szok. On pokazuje, w jaki sposób my się komunikujemy z Bogiem. Przez co? Przez słuchanie z wiarą, czyli posłuszeństwo prawdzie. To bardzo proste. Jezus umarł za twoje grzechy. Wierzysz? Wierzę. Wstał z martwych. Wierzysz? Wierzę. Uznajesz go za Pana swojego życia? Tak. Tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i co usłyszą, żyć będą. I tu znowu szereg w ogóle narzutów teologicznych na tym spiętrze, że kiedyś będzie w ogóle pewnego rodzaju znowu jakaś formuła nawołania. Ja już słyszałem różne teologie na ten temat.
Dlaczego ludzie dzisiaj mówią, to się okaże, czy będę zbawiony, to się okaże. Ja mówię, co się okaże? No bo tak napisano, Tu jest napisane, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą, czyli ci, co przyjmą to, tak jak w poprzednim wersecie. Kim są ci umarli? No wszyscy nienarodzeni z Bożego Ducha. No. Przecież to nie są trupy w grobach. Przecież on tu mówi w ogóle o martwych duchowo, on prorokuje. To są księgi prorocze. On prorokuje. On mówi, przyjdzie dzień, że Grodzki będzie głosił Ewangelię i inni z nim. I ci, którzy usłyszą i przyjmą z wiarą, przejdą ze śmierci do życia. Na przykład, takie coś, taka parafraza na tą potrzebę dzisiaj. On o tym mówi, o tym, co się dzieje dziś. O tym, co dzisiaj w ogóle my robimy. Jak bowiem ojciec ma życie sam w sobie, tak dali synowi, aby miał życie sam w sobie. Głosząc Chrystusa, głosimy życie Boga. Każdy, kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje życie Boga. Życie Boga. Nieutracalne życie Boga. Życie, którego nie można wyrwać. Życie, którego nie można przerwać. Rozumiecie? Nie można. Bo to jest życie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Kto ma władzę sądzenia? Syn Człowieczy. Jak to boli chrześcijan, kiedy oni muszą dokonywać sądów. Ja mówię człowieku, jesteś powołany do tego przez Boga. Jesteś w Chrystusie? Jestem. Jesteś człowiekiem? Jesteś. To sądź. Rozdzielaj prawdę od kłamstwa. Wczoraj głoszę, taka przyszła dama na to spotkanie. I co i raz unosiła rękę, żeby zadać mi pytanie. Odpowiadałem jej na pytania. I wreszcie, kiedy powiedziałem, że Jezus umarł za ludzi, ona podniosła rękę, mówię, słucham. Ona mówi, on umarł za całe stworzenie. Ja mówię, nie. Za ludzi. Nie, ona mówi do mnie, ta dama. Taki duży krzyż miała na szyi. Za całe stworzenie. Ja mówię, nie. Diabeł jest stworzeniem, a Jezus za niego nie umarł. A ona mówi, ale przecież to był anioł. On był Synem Bożym. Ja mówię, jakbyś urodziła syna i miała w domu też psa, to byłaby jakaś różnica między nimi? Wszyscy byście mieszkali w jednym mieszkaniu. Syn to syn, a stworzenie to stworzenie. Nie porównuj ziarna do plewy. Diabeł, mówię, jest potępiony. I Chrystus nie umarł za diabła. Wstała, wzięła futerko i wyszła. To za dużo było. Osąd był zbyt osobisty. Nie dziwcie się temu, gdy nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. To nie tylko jest mowa o Jego ponownym przyjściu. To jest mowa o tym, co się dzieje już dzisiaj. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Jezus zamyka ten swój wywód informacją, że idzie wszystko ku końcowi. W ogóle zauważyliście, że on głosi cały czas gdzieś im koniec? On im koniec tego teraźniejszego czasu złego głosi cały czas. On w tej Ewangelii Jana, on gdzie nie, on głosi, że to się skończy wszystko. Ja bardzo lubię tego głoszenia o tym, że się wszystko skończy, bo to naprawdę człowieka stawia w takim miejscu, rozumiecie? Że tu nie ma się co przywiązywać. A z drugiej strony stawia człowieka w potężną odpowiedzialność, tak? Za czas, w którym żyje. Za czas, w którym żyje. Odpowiedzialność. Trzydziesty werset. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę. A sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Nie mogę sam z siebie nic uczynić.
co to oznacza, nie mogę sam z siebie. To oznacza, że człowiek psychofizyczny, tak, on nie posiada należytej mocy. On tutaj nie nakłania chrześcijan do ciągłej analizy, czy robię to sam, czy robię to z Bogiem. W ogóle chrześcijanin powinien przestać myśleć w tych kategoriach. Czy to Pan we mnie działa? A mówię, a Pan jest w tobie? Tak jest. To jak ty się zastanawiasz, czy Pan działa w tobie? No. W ogóle przez to, coś wam powiem, to w ogóle przez te zastanawiania chyba ludzie naprawdę zagłuszają głos Ducha Świętego i zaczynają robić coś na poziomie psychofizycznym. Bo gdyby oni, kurczę, ciągle nie podważali tych rzeczy, to by nie popełniali takich błędów. Ja w ogóle nie mam wątpliwości, że idę z Bogiem. A gdzie on został? Ego nie mam. Chrześcijanin nie ma ego. Gdzie ten Bóg został? To przez te dziwaczne zaprzeczenia tego, że Bóg jest w tobie i bez przerwy cię prowadzi, człowiek zaczyna działać na poziomie psychofizycznym. Jak słyszę, tak sądzę. Jak słyszę, tak sądzę. Jezus pokazuje, że to jest bardzo prosta rzecz. On mówi, że on wyraźnie słyszy. Co to znaczy? Każdy z nas, tak, posiada te same funkcje. A sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jezus mówi, że wystarczy intencja prawidłowa, tak? A sąd twój będzie sprawiedliwy. Ludzie, nam nie wolno zaprzeczać tym wszystkim rzeczom. Chrześcijanie są mistrzami od zaprzeczania tego, że Bóg ustawicznie działa w ich życiu. I przez cały czas. Jeżeli bym ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarygodne. Jest inny, który wydaje o mnie świadectwo i wie, że świadectwo, które on o mnie wydaje, jest wiarygodne. Jeżeli jesteś odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, podłączonym do Boga, zjednoczonym z Bogiem, tak to powiem jeszcze raz, to on będzie wydawał o tobie świadectwo. I nie wolno ci temu zaprzeczać. Nie bać się. W ogóle nigdy nie zaprzeczaj, że jesteś zjednoczony z Bogiem. Miej głęboką świadomość, że przez cały czas Bóg działa w twoim życiu, że nie odchodzisz ani na jeden centymetr od Niego. Nie daj sobie do głowy włożyć innej myśli. A On będzie wydawał świadectwo o tobie. Świadectwo. Mnie życzyli źle większość życia chrześcijańskiego. Życzyli mi źle. Bardzo dużo się o tym wypowiadali przez wiele lat. I chcę wam pokazać pewną fajną rzecz. Im dłużej funkcjonowałem w Królestwie i moja służba się rozwijała, tym bardziej głosy cichły. Cichły głos. Rozumiecie? Wiecie dlaczego? Zawiodłem ich. Rozumiecie? Nie rozbiłem się o ścianę. Nie wróciłem do przestępczości. Nie wróciłem do nałogów. Rozumiecie? Nie rozwaliłem małżeństwa. Zawiodłem ich. Bóg wydał mi świadectwo. Bóg, On wydał mnie. Ja mam 8 lat szkoły podstawowej i pochrzanione życie, stare. On wydał świadectwo. To trzeba w ogóle zrozumieć. Idziesz z Nim, On wyda świadectwo. Nie ma pata. Wy posłaliście posłańców od Jana. On dał świadectwo prawdzie. Świadectwo wydaje się prawdzie. Jedyne świadectwo, które Bóg wydaje, to prawdzie.
Jeżeli funkcjonujesz w prawdzie, świadectwo Boga będzie tobie nadane. Zawsze. On się nigdy z tego nie cofnie. To jest taki mechanizm duchowy. Funkcjonujesz w prawdzie, następuje świadectwo Boga. A wiesz, co to jest świadectwo Boga? Świadectwo Boga. Powiem wam coś. Byłem kiedyś ścigany przez taką grupę przestępczą. Ja w ogóle byłem bardzo dumnym człowiekiem i nie lubiłem się skarżyć. I chciałem sobie zawsze sam dawać radę. Ale wtedy sytuacja w pewnym sensie mnie przerosła. I grożono mojej żonie, dziecku. W ogóle wiedziałem, że może być grubo. Że to ja i moja broń i kilku chłopaków, których miałem, nie damy rady temu. To nie poradzimy temu. I po raz pierwszy w życiu, w zasadzie, jeżeli chodzi o człowieka, to było to tylko raz. Raz w życiu poszedłem do kogoś z prośbą o pomoc. To był ktoś, kogo ja dobrze znałem. On mnie lubił. I to był ktoś, kto posiadał bardzo duży wpływ w grupach przestępczych. Ja poszedłem do niego i powiedziałem, mówię, mam taką sytuację. I on przy mnie wziął telefon. Wykręcił numer, wybił numer do tego człowieka, który na mnie wydał wyrok, który był w tamtym czasie w Niemczech już. Następnie prowadził grupę przestępczą. I powiedział do niego po imieniu. Mówi, słuchaj, jest tu taki mój znajomy. To fajny chłop. I tamten powiedział, ok. I to był zamknięty temat. Rozumiecie? Nie było najść. Już nie było szantaży, nie było straszenia. Dlaczego? Ponieważ ktoś większy wydał o mnie świadectwo. Natychmiast zamknęli pyski. Jak Bóg wyda o tobie świadectwo. Rozumiesz? To diabeł zacznie pierdzieć marsza. Zrozum tą zasadę. On nie ma żadnych szans. Bo Bóg wydał się, powiedział, to mój chłopak, to moja dziewczyna. Rozumiesz, że to w ogóle jest ważne. Ponieważ jesteś co? W prawdzie. Nie jesteś dobry. Jesteś w prawdzie. I On wydaje o tobie świadectwo. Rozumiesz, jak On wydał o tobie świadectwo, to piekło wielkie. W tej książce listy starego diabła do młodego, kiedy stary demon uczy młodego demona i mówi, pamiętaj, na jedną rzecz uważaj. Kiedy jedna z tych człowiekokształtnych mał będzie wołała do niego i zobaczysz tą światłość, która stamtąd zaczyna schodzić na ziemię. Uciekaj. Uciekaj. Taką radę dała zwierzchność demoniczna młodemu demonowi. Mówi, to jest niebezpieczne dla ciebie. Dalej. Ja zaś nie polegam na świadectwie ludzkim, a propos tego, jak się odnosimy do ludzkich opinii. Jakie ma znaczenie ludzka opinia? Żadne. Żadne. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś cię chwali i nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś cię gani. Bo co tutaj jest napisane? Nie polegam na świadectwie ludzkim. Ktoś do niej mówi, jesteś debilem. Ja mówię, dziękuję uprzejmie, jestem apostołem. Dlaczego? Bo ja nie polegam na świadectwie ludzkim. Nie polegam na świadectwie ludzkim. Ale mówię, abyście byli zbawieni. Po co się mówi? Aby ludzie byli zbawieni. Do ludzi się nie mówi, żeby z nimi porozmawiać. Ale żeby co? Żeby byli zbawieni. Jak masz mówić do ludzi?
żeby byli zbawieni. A nie żeby porozmawiać. Okej? Okay? To jest bardzo ważne. W kościele sobie porozmawiać, to są zbawieni. Idziesz do świata, to mówisz po to, aby byli zbawieni. Tak? Wszystko, co robisz, ma mieć taki cel. Będziesz z kim podpisywał kontrakt na $1,000,000, to twoim głównym celem jest to, aby on był zbawiony. Rozumiesz? A zarób sobie 1,000,000 przy tym. Niech ci Bóg błogosławi. On był światłem gorącym i świecącym, abyście chętnie do czasu się radowali Jego światłem. Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana. Dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonywał, to właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Jezus stawia siebie naprzeciwko, swoje poselstwo naprzeciwko poselstwa Jana. Jest napisane, że oni przez chwilę cieszyli się Jego świadectwem. Czym było świadectwo Jana? Świadectwo Jana było zachętą do pokuty. On wołał o pokutę. On, Jezus mówi, do czasu, żeście się tym cieszyli. Do czasu. Ale kiedy ja przyszedłem, który jestem skutkiem pokuty, tak? Nie chcieliście już mnie. A przecież to ja mam słowa, które darzą życie. Wiecie, wielu ludzi w tym świecie chce się naprawiać, ale nie chce przyjmować Jezusa. Możesz spotkać wielu ludzi, którzy będą chcieli naprawić swoje życie. Świadectwo Jana będzie dla nich ważne. Chociaż Jana znali, nie będą znali. Będą chcieli się zmienić. Ja często do ludzi mówię, błagam cię o jedno, nie zmieniaj się. Tylko się nie zmieniaj. Niedawno rozmawiałem z pewnym człowiekiem, bardzo fajnym człowiekiem, bo takim bardzo sympatycznym człowiekiem, ujął mnie w ogóle swoją postawą. Przyjechał do mnie kawał drogi, żebym zrobił, żebym na terapię. A ja powiedziałem, musisz się najpierw na nowo narodzić. Najpierw się musisz na nowo narodzić. Ja mówię, zrobisz to. On mówi, zrobię. On mówi, spotkaj się z nim. Oddaj mu swoje życie. A w połowie przyszłego tygodnia do mnie zadzwoni i opowiedz mi o tym. I wtedy wyznaczymy termin terapii. Wtedy zaczniemy działać. Nie będziemy naprawiać. Nic nie naprawiamy. Potrzebujemy czego? Generatora jądrowego w środku. Najpierw generator jądrowy, a dopiero zaczynamy ustanawiać strzałeczki. Najpierw Chrystus w tobie, a potem strzałki dopiero. Inaczej nie ma żadnego sensu. A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście. Co on robi tutaj? W ogóle dyskredytuje ich poglądy religijne. Oni mówią, my go znamy, a on mówi, nie, ani jego głosu nie słyszeliście, ani w ogóle nie macie o nim pojęcia. Ludzie często do mnie mówią, kiedy głoszę Ewangelię, mówią, my znamy Boga, a mnie, nie, ja znam Boga, a nie wy. Ty nie znasz Boga. Nie ty, ja tak. Jest między nami ogromna różnica. Ani nie słyszałeś go? Ani nie masz o nim żadnego pojęcia. Ja się do niego modlę. Ja mówię, do swojej głowy się modlę. Nie masz pojęcia. Bo żeby znać Boga, to on musi wejść w ciebie. On się zapoznaje tylko od środka z ludźmi. On ma taką dziwną mentalność, że on od środka. Jego w ogóle nie interesuje zewnętrzna w ogóle relacja. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście, ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał.
Ludzie mówią, skąd? Dlaczego ty mówisz, że ja nie znam Boga? Ja mówię, bo mi nie wierzysz. Dlatego uważam, że nie znasz Boga. Bo gdybyś znał Boga, to byś mi wierzył. I byś powiedział, Artur, jest super. A ty mówisz do mnie, jesteś debilem. Dlatego, że mówisz do mnie, że jestem debilem, oznacza, że nie znasz Boga. Bo ja tu przybyłem w Jego imieniu. I gdybyś miał kawałek pojęcia o Nim, to byś rozpoznał tutaj. Rozpoznałbyś Syna Człowieczego. W tym kraju trzeba tak głosić. W tym kraju się tak głosi. W tym kraju się nie głosi inaczej. Bo w ten kraj jest pełen ludzi, którzy twierdzą, że znają Boga, tak jak Żydzi twierdzili, że znają Boga. My Go znamy! Mamy świątynię! Jezus mówi, w ogóle rozwalcie to. W 3 dni wam zbuduję drugą. Stylista. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. A one składają świadectwo o mnie. Ludzie badają Biblię. Czytają Biblię. Bo uważają, że to ich zbawi. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. Oni tak sądzą. A one składają świadectwo o mnie. Jedyna informacja tutaj to jest informacja o Jezusie. Tu nic więcej nie ma. A samo to, że się to zna, nic nie znaczy. Bo kiedy ktoś nie szuka spotkania z Jezusem, to Biblia jest jedynie zawali drogą dla niego. Zawali drogą. Bo na podstawie Biblii jest człowiek w stanie wysnuć każdą herezję. Jest człowieku szok. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to przyjdź do mnie nie chcecie, aby mieć życie. Oni siedzieli w torze, mieli torę w jednym palcu. A Jezus mówi, ale ja przed wami stoję. Nie widzicie we mnie autora tory? To znaczy, że nie macie pojęcia o Bogu. Nie macie pojęcia. Dlaczego o tym wam to, tak dosadnie mówię? Ponieważ my żyjemy w kraju bardzo podobnym do Izraela tamtych czasów. Polska jest bardzo podobna do Izraela tamtych czasów. Polska jest przepełniona ludźmi, którzy uważają, że znają Boga. My nie mamy do czynienia z ludźmi tu w Polsce, którzy mówią, nie, nie, ja nie znam Boga, nie wiem o co chodzi. Tutaj mówią, my znamy, jesteśmy od urodzenia nawróceni, wierzący. Rozumiesz? Ochrzczeni dnia 8. Nie przyjmuję chwały od ludzi. Jak kiedyś myślałeś, że dobrze byłoby, jakby to cię ktoś pochwalił, to dobrze przeczytaj ten werset. Rozumiem. Mówię, nie przyjmuję. On nie zabiegał nawet, ale on mówi, że on nie przyjmuje. Jego to nie interesuje. Nie interesuje go to. Wiecie, dlaczego jego nie interesowało przyjmowanie chwały od ludzi? Bo on miał bardzo wysokie poczucie własnej wartości. Człowiek, jak ma bardzo wysokie poczucie własnej wartości, to nie tylko nie potrzebuje chwały, tak? Ale chwała jest w pewnym sensie mu przeszkadzać, jest w stanie. Bo mu się przelewa. Jak jesteś najedzony, bardzo dobrze najedzony, to ktoś ci super potrawę podstawi pod nos i ty w ogóle mówisz, ale o co kaman, no zjem trochę i się zrzykam. Rozumiesz, o co chodzi? Jezus mówi, ja nie przyjmuję chwały. Jezus miał bardzo wysokie poczucie własnej wartości. Wiedział, kim jest, skąd pochodzi i dokąd idzie. I co go obchodziło, czy ktoś mu przytaknął. I go nie obchodziło, mówię, ale ja wiem, w porządku.
Lubię na przykład, jak ludzie mają już takie poczucie własnej wartości, że się mówi na przykład do jakiejś tam, mówisz, słuchaj, jesteś piękna, a ona mówi, no wiem. I ona to mówi z całego serca, mówi, jesteś przystojny, wiem, super. Na przykład, ja miałem kilka takich przypadków, że ktoś mi powiedział coś o mnie na przykład, nie? Mówi, Artur, ale dobrze wyglądasz. Ja mówię, wiem, jestem super. I w ogóle to było takie, bo on myślał ten ktoś, że on mi mówi takie, bo on, tak wiesz, no chciał mi, rozumiesz, schlebić jakoś, coś mi powiedział, ja w ogóle, no okej, okay, no przecież wiem, no super jestem, a jaki mam mieć? Nie rozumiem. W ogóle jestem świetny. Nie przyjmują chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. No kurczę, i teraz zobaczcie, jak się można przyczepiać do tego, że się głosi takie rzeczy na ulicach, jak Jezus tak mówił. Jak ty mówisz do ludzi na ulicy taką rzecz, tak? Poznaję, że nie macie Boga w sobie, bo nie słuchacie mnie. Rozumiesz? Bo to jest kłopotliwe, bo się mówi to bez miłości się. A Jezus tu jedzie z grubej rury w ogóle, mówi, poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Bo to poznałem, bo to słowo wiedzy ma. Rozumiesz? Co z tym dziwnego na słowo wiedzy? Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmujecie. Ten świat przyjmuje ludzi, którzy we własnym imieniu przychodzą. We własnym imieniu, ale nie daj Boże przyjść w Jego imieniu. Własne imię jest szanowane. Rozumiecie? Ale nie Jego. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę? W ogóle zobaczcie, co on podnosi. On mówi, że każdy człowiek, posłuchaj, teraz bardzo ważne rzeczy. Teraz mówię do was jako do odrodzonych z Bożego Ducha ludzi. Teraz posłuchaj. Posłuchaj tego wersetu. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, jeżeli ktoś trwa w niskim poczuciu własnej wartości i potrzebuje, aby ktoś go doceniał, to człowiek ten jest zablokowany na poziomie wiary. Rozumiecie to? Nie można potrzebować chwały od drugiego człowieka i jednocześnie rozwijać się w wierze w Boga. To jest niemożliwe. Ponieważ następuje iluzyjne zaspokojenie twojej osoby. Wierzysz o coś. Tak? Kiedy ty o coś wierzysz, to ty sięgasz, tak, po sukces na podstawie tej wiary. A jeżeli ty przyjmujesz chwałę od drugiego człowieka, zabiegasz o tą chwałę, potrzebujesz, aby ktoś cię chwalił, potrzebujesz tych rzeczy, tak, to ty masz blokadę na poziomie wiary. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Ja często, jak rozmawiałem w ogóle z katolikami, ja mówię, ty, taką kobietą kiedyś rozmawiam, ona mówi, bo jestem katoliczką, mówię, ty nie jesteś żadną katoliczką. Żebyś ty się w ogóle stosowała do tego, tak, co mówią przepisy katolickie, to było pięknie. Rozumiesz? Ale ty tego nie robisz. Ty nie jesteś żadną katoliczką. Taką marię miała dużo tutaj. Taki miał tutaj złotą marię. Ona wzięła ten, mówi, zobacz. Mówi, ja się modlę, nie? Ja mówię, i uważasz, że co, że się modlisz? Ona mówi, że ja jestem prawdziwie maryjną osobą. A ona mówi, ty nie jesteś. Ja mówię do niej, ty nie jesteś ani katoliczką, ani maryjną osobą. Mówię, ja jestem maryjny. Ja. Ona się tak najpatrzyła na takie spotkanie w Białymstoku, bo ona mówi, się pani, ja mówię, ja jestem Maryjny, bo ja robię to, co Maria powiedziała, a ty nie.
Ja robię to, co Maria. Ja jestem katolikiem, ja jestem Maryjny, a nie ty. Ona mówi, chciałabym, żeby to mój brat usłyszał. Ja mówię, przyprowadź brata. Ona naprawdę zaskoczyła, nie? Ona naprawdę zaskoczyła. Ja mówię, ja to robię. Ja czynię wszystko, co widzę u Jezusa. Ja chodzę i mówię w innych językach, a ty? Ona stoi się, patrzy, mówię, jestem jak Maria. Jak Maria. Bo tutaj, zobaczcie, on mówi, nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Oni mówili, my jesteśmy narodem mojżeszowym. My mamy Torę. Mamy przykazania. A Jezus mówi, żadnego z nich nie przestrzegacie. Oskarża was Mojżesz, który dał wam prawo. Oskarża was Mojżesz. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście im nie. Możecie do ludzi mówić na ulicach, gdybyś wierzył w Marię, to wierzyłbyś w Jezusa i we mnie i w każde słowo, które ja głoszę. Ani nie wierzysz w Marię, ani w Jezusa, ani w to, co ja głoszę. Jak się nie opamiętasz, to pójdziesz do piekła. O mnie bowiem on napisał. O kim napisał Mojżesz? O Jezusie. To znowu do tych, którzy biorą Stary Testament i rozprawiają, co należy, co nie należy. O kim Mojżesz napisał? O Jezusie. 10 przykazań i 620 parę czy tam ileś przypisów. O Jezusie. Nie rozumiesz? Nie poradzę. Szukaj Boga, to zrozumiesz, o co chodzi. Że Stary Testament czyta się tylko przez pryzmat Nowego Testamentu. Nie ma innego czytania Starego Testamentu. Bo Stary Testament napisali martwi duchowo dla martwych duchowo. Ani jeden ożywiony nie był. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Kiedyś ktoś do mnie powiedział, mówi, ty jesteś protestantem, jedynie zbawienie jest w kościele katolickim. Mówi, ale Jan Paweł II mówi coś innego. A Jan Paweł II zaprzeczył tej tezie, że zbawienie jest w kościele katolickim. Papież tak powiedział. Twój papież, co go masz na ścianie. Tak, ja mówię, tak. Trzeba poczytać. To powiedział Janek Swajka, turysta, że nie ma czegoś takiego jak rozdźwięk w chrześcijaństwie. I nazywał nas, protestantów, jak braci. A to jest ten gatunek ludzi, którzy uważają, że chyba Jezus był Brytyjczykiem. Przyjaciele, tyle na dzisiaj.